sytuacja jest taka, że ci zawodnicy, którzy mieli urazy w ostatnim spotkaniu, czy przed ostatnim spotkaniem, dalej się leczą i mamy jeszcze dwa dni i na pewno zrobimy wszystko, tak jak mówiłem panu przynajmniej dwa dni temu, że przynajmniej dwóch z tych panów postawimy na nogi. Ludzie tacy jak Maciek Dąbrowski, Jacek Kosmalski, Marcin Tarnowski, są to zawodnicy, którzy mają urazy, mają i Szczepan naciągnięcie brzucha, Kosmalski naciągnięcie mięśnia czworogłowego, mięśnia krawieckiego, natomiast Tarnowski ma problem z czwórką i no zobaczymy, no, stawiam ich na nogi i wierzę w to, że przynajmniej dwóch z nich dojdzie do tego spotkania, no, bo na pewno nam się przydadzą i będziemy silniejsi ten rok. Rafał Piętka i Marcin Soczek wypadli z 18 tylko i wyłącznie z powodu karty, także na pewno w 18 na mecz będą i są w dobrej dyspozycji i wierzę, że pokażą to w meczu. Tyle, że mówi pan, że przynajmniej dwójkę z tej czwórki, to która dwójka jest bliżej postawienia na nogi? No, najbliżej jest chyba do postawienia Marcin Tarnowski. Natomiast pozostali, no tak można wróżyć, kto szybciej, albo Jacek Kosmalski, albo Maciej Dąbrowski. Oni trenują indywidualnie przez ten tydzień, czy biorą tylko zabiegi rehabilitacyjne? Wie pan, trenują indywidualnie z trenerem Łachowskim, dużo tlenówki, siłownia, to co mogą robić w odciążeniu tej nogi, która jest kontuzjowana. Natomiast Jacek Kosmalski tak naprawdę leczy się poza Bydgoszczą i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Myślę, że mówi pan ostatnio, że liczy na dopływ kibiców. Okazuje się, że nie dość, że nie będzie dopingu, to nawet nie będzie kibiców. Co pan na to? Znaczy, panowie doskonale wiedzą, że mecz bez kibiców to nie jest to samo spotkanie co z kibicami. Są pełne trybuny, gdy jest doping. Nawet te kluby, które mają kary narzucone przez Polski Związek Piłki Nożnej, że nie można wpuścić kibica, żałują szczególnie piłkarze i trenerzy, że jednak odbywa się to przy pustych trybunach. I ja podobnie wyrażę taką opinię, że na pewno szczególnie taki mecz z Ruchem Radzionków, na pewno to jest wszystko ze szkodą dla wszystkich, że nie będzie dopingu, nie będzie kibiców, bo piłkarze bez kibiców tak naprawdę to nie jest to, o czym marzy każdy z nas. Ja myślę, powiem nawet też to, co może piłkarz grał przy dużej publiczności. Wiem, jak się gra z kibicami przy świetnym dopingu. Ja to przeżyłem w Bydgoszczy. Marzę o tych czasach, żeby one wróciły jak najszybciej, żeby tu był doping, żeby było bardzo głośno na trybunach. Bo wtedy jest inna atmosfera, inaczej człowiek żyje, inaczej się przygotowuje do tego meczu. Wie, że będą tłumy ludzi, że wyjdzie, to jest gęsia skórka, to jest adrenalina. To jest wszystko inne, czego tak naprawdę brakuje w meczu, gdy nie ma. No oczywiście mecze tenisa ziemnego są fajne, ale tam słychać tylko głosy piłki, ewentualnie oklaski. Tutaj nawet nie będzie oklasków, tylko będą głosy piłki, a to nie jest taka typowo piłkarska atmosfera. Gramy piłkę do przodu, staramy się grać też tą piłkę na wyjeździe. Oczywiście nie szaliśmy w ostatnich dwóch meczach bramki na wyjeździe i to jest ten problem, natomiast myślę, że maksymalnie sprawdzić się i przede wszystkim być sobą. Potrafimy grać piłką. Ruch Radzionków jest zespołem, który też gra piłką. Ruch na pewno nie nastawi się tylko i wyłącznie na to, żeby być z tyłu i murować bramkę. Mają w swoich szeregach kilku graczy, którzy nie tylko mają epizody w Ekstraklasie, ale byli wielkimi graczami w pierwszej lidze. Mam tu na myśli przede wszystkim Kąpałę, Gierczaka czy Wiśnie w obronie. Także na pewno są to ludzie, którzy potrafią grać w piłkę i to oni decydują o tym, jak gra Ruch Radzionków, Kąpała, był nawet Królem Strzelców. Także na pewno bardzo, bardzo ważny mecz, silny rywal, silny przeciwnik i myślę, że sprawa jest otwarta, natomiast gramy u siebie. Wiemy, że Radzionków jest kilka punktów przed nami. Żeby zniwelować tą stratę, trzeba walczyć tylko wyłącznie o 3 punkty. I na pewno z takim postanowieniem i z dużym zaangażowaniem wyjdziemy i będziemy walczyć o 3 punkty, bo to w tej chwili tylko się i wyłącznie liczy. Najważniejszy jest wynik, najważniejsze są punkty, a myślę, że jak odpalimy na początku, to i gra może być
przyjemna dla oka, bo na pewno potrafimy tak zagrać. Natomiast najważniejsze dla mnie osobiście jest to, żeby to spotkanie zakończyło się zwycięstwem i tutaj na Gdańskiej i dalej, żebyśmy byli niepokonani.